Witam Państwa, Piotr Łukowicz. To jest czas na tekstury i dzisiaj sobie opowiemy o materiale, czy też o teksturze, która nazywa się staki, czy stuki. Nazwa pochodzi od czegoś, co określane jest nazwą tynk lub wykończenie ścian. No i nadaje się właśnie do robienia takich rzeczy jak jakiś asfalt, powierzchnia tynku na jakimś budynku, ewentualnie skórka pomarańcz albo tego typu obiekty. Dodajmy sobie na początku plane'a, powiększę go troszkę. Dodajmy do niego materiał i do tego materiału dodajmy teksturę. Ta tekstura powinna być typu stuki właśnie. Nawiasem mówiąc, pominąłem w opowiadaniu o teksturach environmental map, o tym sobie powiemy później, i point density. Tak samo ominę także voxel data, bo to jest do troszeczkę innego rodzaju materiałów. No więc bierzemy sobie stuki i mamy teraz możliwości takie, jak na przykład włączenie renderu na standardowych ustawieniach. To, co dostaję, nie wygląda zbyt ciekawie, ponieważ mój render przypomina coś, co było podobne troszeczkę do chmur, cloudów jakichś i tego typu rzeczy. No i ta tekstura jest niezbyt ciekawa, są tylko takie ciemniejsze i jaśniejsze plamy. Niestety jednak jest to coś, co pozwala nam wygenerować bardzo fajnie wyglądający szum, ponieważ jest to tekstura zbudowana z funkcji, które generują szum. No i te funkcje są tak naprawdę trojakiego rodzaju, każda z nich ma dwie podopcje. Mamy tak, plastic, wall in i wall out. Wall in to jest sytuacja taka, kiedy dostajemy jakieś doliny. Zresztą w opisie mamy, że wall create dimples. Dimples to są takie dołeczki, podobne troszeczkę do takich, które powstają na policzku, gdy się ktoś uśmiecha. Wall out z kolei to jest coś, co tworzy nam ridges. A ridges to są grzbiety, jakieś takie połączenia, no, garby, tego typu rzeczy. No więc w zasadzie nie widać wielkiej różnicy między tymi teksturami, ale różnica jest w kierunku jakby wytłoczenia powierzchni. I sam rysunek tej tekstury nie jest może zbyt ciekawy, dopiero jeżeli zaczniemy z nim kombinować i go na przykład pomniejszymy, aby generować z niego jakiś fajny szum. Wtedy dopiero zaczynają się różnice. Zróbmy sobie taki szum. No ten to wygląda prawie jak zwykły noise, o którym mówiłem w innym tutorialu. Ale jeżeli będziemy mieszali na przykład z turbulencją, dostaniemy różne rozkłady tego naszego szumu. Jak widać, on się robi troszeczkę bardziej taki wyrazisty, trochę się jakby miesza w środku, widać to na podglądzie, dosyć ciekawie. Można by z tego zrobić nawet fajną animację, jakieś takie ruszające się kropy czy coś. No i za każdym razem dostajemy ten sam rozstaw plamek. Mamy także opcje takie jak hard. I to już jest ciekawsze, ponieważ w opcji hard dostajemy takie dziwnie wyglądające poskręcane ścieżki, przypominające troszeczkę ślady wyżłobione przez korniki w jakimś starym klocku drewna. Jest to obecne dla wszystkich, że tak powiem, trzech rodzajów. Oczywiście w każdym rodzaju jest inaczej. No i ten hard nadaje się do zrobienia różnego rodzaju ciekawych ścieżek, na przykład tego typu kresek na obiekcie. Soft ma to wszystko tak rozmyte, że nie widać takiego efektu. Więc jeżeli zmienię sobie turbulencję na przykład na 0, ustawię sobie size na 1, i włączę na przykład wall in, wtedy mogę mieć całkiem fajnie wyglądające rzeczy. Size może troszeczkę zmniejszę, żeby było więcej widać. O, tego typu akcja. Teraz, jeżeli włączę sobie ramp, to oczywiście dostaję obrazek czarno-biały, ponieważ narzucone przez ramp kolory muszą się renderować. Mogę wtedy zwiększyć standardowo kontrast tych moich zmian i dostanę wtedy jakieś takie łatki, ciapki, tego typu rzeczy. Mogę także powiększyć ich strefę, uzyskując całkiem fajne plamy. Te plamy można także umieścić w 3D, czy też jakby wytłoczyć używając parametru geometrii o nazwie normal, aby dodatkowo jeszcze materiał dostał jakiejś takiej fazy. Oczywiście nie ma sensu wytłaczać je tak mocno, wystarczy ustawić malutką wartość, żeby już światło zaczęło na tym jakoś grać. Ok, tak to wygląda. Teraz wall out robi innymi zupełnie pusty krajobraz. Ok, plastik to jest jakiś taki pośredni. No i można się później bawić jeszcze na przykład różnego rodzaju ustawieniami, na przykład tego typu rzecz przypominająca troszeczkę swoim wyglądem szkło w jakichś tam witrażach czy czymś podobnym. No więc to jest w zasadzie tekstura o nazwie stuki i żeby dobrze z nią pracować, warto korzystać z niewielkich ustawień, bardzo takich gładkich, size niewielki, turbulencje dosyć spore, no oczywiście jakieś fajne generowanie czegoś tam i dostajemy wtedy elegancki, że tak powiem, pociapkowany obszar, który można wykorzystać do robienia różnego rodzaju fajnych rzeczy. Jeszcze tylko normal wrzucimy. Proszę zobaczyć, jak fajnie wygląda na świetle taka tekstura. Damy trochę więcej. No teraz to już za dużo, robią się czarne obszary, które niezbyt mi się podobają, ale jest to coś, co wymagałoby pewnego tuningu, prób,
No i oczywiście mass eksperymentów. Dajmy soft. Wychodzi teraz jeszcze coś innego, jakieś takie łuskowane zagłębienia. Można kombinować z tą teksturą, jest na pewno dosyć ciekawa. Ok, to dzięki. Do zobaczenia następnym razem.